W dzisiejszym odcinku pokażę, że wcale nie trzeba jechać gdzieś daleko za miasto, by zobaczyć ciekawe i niespotykane rośliny. Jesteśmy w okolicach Jeziora Rusałka w Poznaniu. Ja jestem Foodhacker i zapraszam na Dziki Zew. Tak właściwie to jesteśmy bardzo niedaleko od centrum miasta. Tutaj obok są tory i ulica Świętego Wawrzyńca. A w tym miejscu mamy łany kokoryczy pustej, o której był odcinek Dzikiego Haju. Już wszystko jest przekwitłe. Gdzieniegdzie może jeszcze zobaczymy okazy kwitnące. Tutaj ostatni kwitnący kwiatek. Rosło jej tu bardzo dużo, jak widać tutaj całe połacie. Ale już wszystko jest przekwitnięte i za chwilę roślina zacznie zamierać. Wydała już owoce, w sensie nasiona. Tutaj z kolei mamy rosnące kukliki, często spotykane jako rośliny ozdobne. Tutaj kuklik pospolity, Geum urbanum. Bardzo pospolita roślinka w takich właśnie lasach. Obok czosnaczek, którego pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka Dzikiego Zewu, smakuje jak czosnek. Tutaj już jest kwitnący. Oho, bardzo ciekawe znalezisko. Zobaczcie, mam nadzieję, że to będzie widać. Albo na chwilę odczepię kamerę i zrobię inne ujęcie. Ten niepozorny grzybek to mitrówka półwolna, zwana też smardzem półwolnym. Jest to jeden z najrzadszych smardzów występujących w Polsce. Oczywiście jest jadalny i smaczny. Jednak pamiętać należy, że wszystkie smardze w Polsce objęte są ochroną częściową. To znaczy, że nie wolno ich zrywać poza własnymi ogródkami, parkami i jakimiś terenami zieleni. Natomiast cały problem polega na tym, że definicja terenów zieleni jest nie do końca ścisła, ponieważ jedna z takich definicji mówi, że tereny zieleni to są miejsca kształtowane świadomie przez człowieka. Inna definicja do takich terenów zieleni zalicza też las komunalny, czyli las miejski, w którym właśnie znalazłem te grzyby. I teraz dylemat, czy ja mogę je zerwać zgodnie z prawem, czy nie? Tym bardziej, że gatunek jest na polskiej czerwonej liście grzybów, czyli gatunek jakby zagrożony, bardzo rzadki. No mówię, najrzadszy smardz w Polsce. Tu już jakiś jest jeden zerwany właściwie, obumarły kapelusz. No nic, zostawiamy je. Może wy wiecie, czy mogę je zerwać, czy nie. Czy chcielibyście o nich dedykowany odcinek, czy może jednak zostawić je w spokoju. Tu po drodze mijamy całe łany ziarnopłonu. Wspominałem o nim w poprzednim odcinku Dzikiego Zewu. Generalnie ziarnopłon jest jadalny, ale niekoniecznie w dużych ilościach. Ponieważ jest on z rodziny Ranunculaceae, czyli jaskrowate, zawiera ranunkulinę, która jest substancją trującą. Natomiast listerzenie nie jest jakoś duże w tej roślinie. Dopóki nie kwitnie, czyli gdzieś tam na koniec marca, początek kwietnia, można go jeść w sałatkach. Smakuje podobnie jak roszponka. Z tym, że w momencie, kiedy zaczyna kwitnąć, jego liście zaczynają robić się gorzkie, no i kumuluje się ta ranunkulina. Z nierozwiniętych pąków kwiatowych można zrobić coś a la kapary, czyli zrywamy takie pączki i marynujemy tak jak kapary. Podobnie można zrobić z bulwkami, z tym, że to już później, w okolicach sierpnia, września. Spróbuję tu wykopać. To są bulwki ziarnopłonu i takie coś właśnie możemy marynować tak jak kapary. Natomiast same liście w kwietniu można jeść jako sałatka, jako zamiennik roszponki. A teraz wchodzimy w piękny bzowy zagajnik i patrzcie, coś o czym był niedawno odcinek, uszak bzowy. Tu już jest w połowie wyschnięty, niedawno były mokre dni, więc troszkę nowych uszaków narosło. Zobaczcie, jakie piękne skupiska. Przypominam, są to polskie grzyby mun, można je zbierać, suszyć lub przygotowywać tak samo jak te chińskie grzyby mun. Jest bardzo pospolity w całej Polsce, trzeba znaleźć tylko duże skupiska bzu i na pewno taki uszak się pojawi. Tu z kolei mamy bardzo pospolitą roślinę. Tak ona wygląda. Jest to przytulia czepna, charakterystyczna z tego względu, że przyczepia się
do wszystkiego. Na pewno pamiętacie, za dzieciaka się tym fajnie rzucało w kolegów i koleżanki. A tu zaraz obok rośnie podagrycznik. Jest to roślina z rodziny selerowatych i można z niej zrobić zupę, barszcz. Należy pozbierać takich liści i je ukisić. Prawdopodobnie zrobię o niej kiedyś osobny odcinek dzikiego żeru. Ale pamiętać należy, że wiele roślin z rodziny selerowatych, do której należy właśnie podagrycznik, jest bardzo silnie trujących. Na przykład szczwół, szalej, czy choćby niebezpieczny barszcz sosnowskiego. Ale należy do niej też oczywiście marchewka, pietruszka, kminek. Z tym, że więcej jest roślin trujących niż tych jadalnych, a są one do siebie bardzo podobne, więc zbierając cokolwiek selerowatego, trzeba uważać. Do rodziny selerowatych należy też świeżąbek. Jest to najprawdopodobniej świeżąbek gajowy, ale w Polsce występuje też świeżąbek bulwiasty, który ma jadalne bulwy. I o nim odcinek będzie w okolicach jesieni, kiedy te bulwy się właśnie zbiera. A tak wygląda świeżąbek gajowy. I zbliżamy się powoli do mojego ulubionego miejsca o tej porze roku, gdzie rośnie roślina, którą prawdopodobnie każdy z Was zna. Ale zanim do niej dojdziemy, po drodze jeszcze coś takiego, co wygląda jak pokrzywa, ale pokrzywą nie jest. Jest to jasnota biała i od pokrzywy różni się wszystkim, oprócz wyglądu. Nie parzy, jest jadalna, można ją jeść w sałatkach, to jest okaz niekwitnący, kawałek dalej pewnie będą już okazy kwitnące, ale lecimy dalej. Tu jeszcze jedna roślina, na którą warto zwrócić uwagę. Roślina trująca, ale też lecznicza. O niej będzie odcinek dzikiego haju. Jeden z kolejnych. Jest to glistnik, jaskółcze ziele. Roślina, którą między innymi wykorzystuje się do leczenia kurzajek. Żółte mleczko, które z niej wypływa, nakłada się na kurzajkę i kurzajka zostaje wypalona. Z tym, że trzeba z nią uważać. Ale o tym w odcinku. Mijamy dziką porzeczkę i jesteśmy na miejscu. Rośnie tutaj dziki szczypiorek. Zobaczcie. Jest to czosnek winnicowy. Smakuje jak szczypiorek. Jest nieco twardszy, troszkę ciemniejszy i podłużnie prążkowany. Ale smaku zupełnie jak szczypiorek. Więc po co iść do sklepu i kupować szczypiorek, sobie można pójść do lasu i go pozrywać. A ten wyrosły na naturalnej, leśnej glebie, na pewno jest zdrowszy niż ten przenawożony ze sklepu. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Kolejny już wkrótce. Dajcie znać w komentarzu, jak się podobało. Zostawcie łapkę w górę. I zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić żadnych kolejnych nowych odcinków. Do zobaczenia już niedługo.